W Ameryce buduje się ponad milion domów rocznie. W Polsce produkcja idzie pełną parą, a wynagrodzenia rosną 4% w skali roku. I mimo wszystko niemieccy analitycy i inwestorzy boją się inwestować, najbardziej od 6 miesięcy boją się kryzysu krymskiego, boją się spowalniających Chin. No i oczywiście boją się podwyżek stóp procentowych, które w Stanach e, przychodzą już coraz większymi krokami. O tym wszystkim, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy, oczywiście w DNA Rynków, czyli w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na kilkanaście najbliższych minut właśnie z giełdami i gospodarkami do tego odcinka DNA, bo DNA, proszę Państwa, to dane najważniejsze wydarzenia i aktywni widzowie, aktywni widzowie, którzy zadają pytania i te pytania również mogą Państwo zadawać dokładnie w trakcie trwania tego programu w formularzu pod wideo, ale część z pytań przesłanych przez Państwa już mamy i na część z pytań odpowiedzialnych Powiem dokładnie w drugiej części programu. A teraz. A teraz spójrzmy, jak zachowały się rynki w ubiegłym tygodniu. A sporo się działo. Jeżeli spojrzymy na warszawski parkiet, to plus 1%, czyli jesteśmy w górę. To bardzo dobrze, zbliżamy się do 2400 punktów. SP 500 1,5% w górę, prawie 1800 na liczniku ze sporym hakiem. No i jeszcze do rekordów odrobinę, ale niewiele brakuje. Euro-dolar, euro-złoty, przepraszam, czyli najważniejsza para walutowa, która nas interesuje, trochę w dół, 0,8%, praktycznie bez zmian. 4,20 to cena w tej chwili za euro. No, a najciekawsze, aktywo ubiegłego tygodnia, wybrane specjalnie dla państwa. Przeze mnie to nie Japonia, to nie Rosja, która wyskoczyła o blisko 8%, tylko kraj zapomniany przez Boga i inwestorów, a więc Brazylia. W zeszłym tygodniu plus 5,4%, a więc być może czas na Amerykę Łacińską, powiedziała sobie część inwestorów, bo tam ostatnio było sporo spadków. Brazylia w 12 miesięcy minus 15%, a więc całkiem sporo. No, ale jeżeli chodzi o ten tydzień, bardzo ten tydzień dla Brazylii udany. Dlaczego tak, a nie inaczej? Zachowały się rynki finansowe. No, najważniejsze były wydarzenia makroekonomiczne, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu w poprzednim odcinku DNA Rynków. Oczywiście najważniejsza rzecz: stopy procentowe w Stanach. I to, co Państwo mają dokładnie na tym wykresie. To formacja stołu. Jak widać, e, jeżeli chodzi o stopy procentowe w Stanach, jest płasko, płasko jak na stole. A Janet Jelen dokładnie w środę powiedziała, że stopy procentowe, proszę Państwa, w końcu będą musiały pójść w górę. Stopy procentowe w Stanach będą rosły. No ale dopiero po zakończeniu drukowania pieniądza w Stanach w tej chwili 55 miliardów dolarów miesięcznie do druku jest. No i to jest o 30 miliardów mniej niż było jeszcze 3 miesiące temu za najdalej rok, stopy procentowe w Stanach będą rosły. A więc inwestorzy trochę się tego boją, ale no te nastroje, jeżeli chodzi o Europę, rzeczywiście widać było, że się pogorszyły. Nastroje mierzone indeksem ZEW, czyli nastroje analityków i inwestorów właśnie w niemieckich instytucjach finansowych, odrobinę spadły. Te nastroje spadły, mimo tego, że w Polsce wynagrodzenia wzrosły o 4% w skali rok do roku, co może dla niemieckich analityków nie ma w tej chwili dużego znaczenia, ale dla nas ma bo spadające nastroje właśnie niemieckich analityków to świetna informacja, bo ostatnio były naprawdę hura optymistyczne. No i tam, gdzie wszyscy wierzą w hossę, tam na ogół hossa się kończy, a więc na razie te obawy o Chiny, o Krym, no o to co z Europą, mogą europejskiej gospodarce i europejskim rynkom jak najbardziej pomagać. Indeks ZEW był w zeszłym tygodniu, ale w zeszłym tygodniu jeszcze jedna informacja Polska produkcja przemysłowa, o której również mówiliśmy w DNA Rynku w ostatnim odcinku, dokładnie tydzień temu, która to wyniosła zaledwie 5,3%. Ja w DNA Rynku osobiście spodziewałem się, że będzie więcej. Będzie w okolicach 6,5%, nawet 7,5%. No a tymczasem się okazało, że luty był za ciepły. Za ciepły i dlatego mniej wytwarzano energii elektrycznej. No i stąd mniejsza produkcja. Ale przetwórstwo przemysłowe, czyli to co najważniejsze w polskiej produkcji, na ponad siedmioprocentowym plusie. Zatem ogólnie produkcja trochę nie. Dobra, ale w szczegółach. Jak najbardziej trzeba powiedzieć, że polska produkcja trzyma się doskonale i już w kolejnych miesiącach powinniśmy mieć zwyżki 7%, nawet być może 8%. To będzie najlepsze wiosenne ożywienie gospodarcze dokładnie w Polsce i dokładnie o tym usłyszał usłyszą Państwo w DNA Rynków. Te DNA Rynków za każdym razem mogą Państwo zobaczyć i zadać pytanie na stronie dnarynków.pl. Tam w komentarzach również czekam na Państwa pytania odnośnie tego, jak się będzie sytuacja gospodarcza mogła zmieniać. To, co Państwa interesuje, śmiało można też tam napisać. Na te wszystkie pytania odpowiadamy w DNA Rynków, a w tym tygodniu w DNA Rynków Fed będzie patrzył na wszystko, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w gospodarce w tej chwili, co jest najistotniejsze. No to oczywiście stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, a FED już nie zwraca tylko i wyłącznie uwagi na stopę bezrobocia w Stanach, ale na wszystkie informacje makroekonomiczne. FED patrzy na wszystko i FED jest najważniejszy w całym tym tygodniu, ba w całym miesiącu jeżeli chodzi o gospodarkę, na no, jeżeli chodzi o ten tydzień konkretnie, to co w tym tygodniu będzie najważniejsze dla giełd i gospodarek, o tym oczywiście w tej chwili w DNA Rynków. Poniedziałek, czyli dzień, który dokładnie teraz trwa i praktycznie Dzień z jedną konkretną informacją, w zasadzie z informacjami odnośnie indeksów PMI, czyli to, jak się będą zachowywały właśnie gospodarki poszczególnych krajów. Tutaj wszyscy z Państwa, którzy oglądają regularnie DNA rynków, wiedzą doskonale, że 50 punktów i więcej to dobrze, 50 punktów i mniej to. Gorzej. I co? No i niestety widzimy, że chińska gospodarka dalej na cenzurowanym indeks PMI najniżej od 8 miesięcy, a więc inwestycje w Chinach, no niestety jeszcze takie skośnookie inwestycje e, specjalnie polecane nie są. Chińska gospodarka spowalniała, no i będzie spowalniać jeszcze przez przynajmniej 3-6 miesięcy co najmniej. Zatem na razie na chiński rynek trzeba patrzeć trochę z ostrożnością, a inwestować tam już raczej w ostateczności. Gdzie może być lepiej? Niemiecka gospodarka Indeks PMI, który ma wynieść dzisiaj 54,6 punktu. No i tutaj po raz kolejny by się okazało, że niemiecka gospodarka trzyma się doskonale. To również świetna informacja dla polskich przedsiębiorców, bo Polacy i polskie przedsiębiorstwa są w dużym stopniu uzależnieni od tego, jak rozwija się cała niemiecka gospodarka. Zatem kibicujmy niemieckiej gospodarce i jeszcze rzućmy okiem. Jak się zachowa strefa euro? Strefa euro 53 punkty, czyli tak jak Państwo widzą, kolor niebieski, praktycznie rzecz biorąc, bez większego znaczenia. Ani w górę, ani w dół. Na razie 53 punkty to umiarkowanie dobry poziom dla całej europejskiej gospodarki. Choć trzeba powiedzieć wprost, europejska gospodarka siłą niemieckiej stoi. Zatem możemy śmiało już po tym poniedziałku przejść do kolejnego dnia tygodnia, czyli do wtorku i we wtorek naprawdę najważniejszy dzień makroekonomiczny tego tygodnia. Dlaczego wtorek najważniejszy? A dlatego, że będą informacje z Polski, będą informacje z Niemczech, e, z Niemiec i do tego będą informacje również z Ameryki. Najważniejszy dzień tygodnia, wtorek, który zaczynamy indeksem Ifo, a więc bardzo lubianym przez nas indeksem, jeżeli chodzi o niemiecki rozwój gospodarczy, tu również powinno być po raz kolejny potwierdzone, że faktycznie w niemieckiej gospodarce dzieje się lepiej. I te dzieje się lepiej powinno być po raz kolejny potwierdzone odczytem powyżej 110 punktów. Ma być 111, a więc umiarkowanie dobrze, jeżeli chodzi o ostatni odczyt, ale w praktyce to oznacza naprawdę, że niemiecka gospodarka zasługuje na dużego plusa. My o tym, o, o tym indeksie IFO na pewno powiemy w kolejnym odcinku D na rynków. Ale oprócz tego, jeszcze we wtorek, dane z Polski, konkretnie sprzedaż i stopa bezrobocia. No, i na te informacje warto spojrzeć w dłuższym okresie. Specjalnie dla Państwa przygotowany wykres o sprzedaży detalicznej. W konkretnych miesiącach i o stopie bezrobocia w Polsce i co widać? No widać, że stopa, e, że sprzedaż detaliczna z każdego miesiąca rośnie i rośnie, i teraz po raz kolejny ma być wyżej. Wzrost wynagrodzeń w Polsce w skali roku sięga 4%. Inflacja jest rekordowo niska i sięga zaledwie 70%, co oznacza, że kolejki po zakupy już niedługo mogą stać się faktem. E, co więcej, stopa bezrobocia no, powinna zostać utrzymana na poziomie 14%, czyli. Specjalnie tu się za dużo nie zmieni, stopa bezrobocia na poziomie 14%, ale to najwyższy poziom stopy bezrobocia, który w tym roku będziemy obserwowali. Zatem rosnąca sprzedaż, nierosnąca stopa bezrobocia to znowu dla polskiej gospodarki gigantyczny. Plus, zatem Polska na plusie, dobre, bo polskie, ale oprócz niemieckiego indeksu IFO, oprócz danych z Polski, również jeszcze indeks nastrojów konsumentów w Stanach Zjednoczonych, czyli ostatnio indeks, konf ostatni indeks Conference Board, 78 punktów na liczniku. I ten indeks pokazuje nam, co myśli amerykański konsument. To bardzo ważny indeks dla wszystkich, którzy chcą inwestować na rynkach, a to dlatego, że jak amerykański konsument czuje się po prostu lepiej. To i giełdy idą w górę, jak amerykański konsument. Jak w 2011 roku czuje się gorzej, no to giełdy też idą w dół. A na razie, no a na razie trwa trochę wyczekiwanie, czy uda się temu konsumentowi poczuć wyraźnie lepiej, albo wyraźnie gorzej niż w ciągu ostatnich praktycznie 6 miesięcy. To wyczekiwanie na amerykańskiego konsumenta dokładnie we wtorek. No i na te dane na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę, bo sytuacja amerykańskiego konsumenta przełoży się na amerykańską giełdę, no i również oczywiście przez to na polską giełdę. Zatem szukajmy dobrych informacji już we wtorek, dlatego, że w środę z kolei za dużo ważnych informacji makroekonomicznych nie będzie. Polska, Europa i świat będą jeszcze żyły informacjami z poprzedniego dnia. Być może wyjdzie na światło dzienne kolejna informacja o kryzysie krymskim, ale on już dużo, dużo mniej waży. Ba, powiedziałbym, że już inwestorzy w ogóle nie zwracają na to uwagi. Jeżeli przejrzymy takie kanały jak CNN, BBC, to tam już nikt nie mówi o Kryzysie Krymskim. Dla inwestorów, kryzys krymski na ten moment jest zakończony. W czwartek natomiast najważniejsza informacja makroekonomiczna to co najwyżej informacja z gospodarki amerykańskiej. Konkretnie PKB, czyli rozwój amerykańskiej gospodarki w czwartym kwartale 2013 roku. No i to jest już bardzo, bardzo historyczna dana, bo Państwo doskonale kojarzą, że czwarty kwartał to się skończył. Trzy miesiące temu, no ale z takim opóźnieniem podaje się amerykańskie dane i co widać, 2,5%. Ostatnio w poprzednim kwartale było 4,1%, a więc można mówić, no nie, jest faktycznie gorzej. Tak, ale 4,1%, proszę Państwa, to naprawdę był wypadek przy pracy. Teraz 2,5% i to nadal bardzo dobry wynik. Wszystko, absolutnie wszystko powyżej 2% dla amerykańskiej gospodarki to świetna informacja. Kończymy tydzień oczywiście piątkiem, bo w piątek wraca na tapetę Stara Dobra Japonia Japonia, którą tak, o którą tak Państwo często pytają, bo w Japonii najważniejsza jest w tej chwili inflacja i to, jak Bank Centralny Japonii patrzy na tę inflację, ta inflacja w Japonii dokładnie w piątek. Ma wynieść 1,4%. No i ta inflacja dla Państwa na tym wykresie w skali ostatnich 5 lat prezentuje się dokładnie w ten sposób. To, co widać tu bardzo wyraźnie, to poniżej zera, czyli dokładnie w tym miejscu. To japońska deflacja. Jeżeli chodzi o ten rejon, to japoński bank centralny od niego chce jak najbardziej uciec, a gdzie chce dojść? Ano dokładnie chce doprowadzić inflację do tego miejsca, czyli inflacja powinna dojść tutaj i tak na pewno dojdzie, tylko jeszcze nie teraz 2%. Jako cel inflacyjny Japońskiego Banku w 2014 roku na pewno uda się zrealizować. No i tylko pytanie, nie, kiedy się uda zrealizować, ale na tą inflację czekają japońscy inwestorzy. Im wyższa inflacja, tym automatycznie wyższy japoński indeks. Zatem kibicujmy japońskiej inflacji, która powinna rosnąć, bo już za chwilę będzie tam spora podwyżka podatków. O tych wszystkich informacjach, które muszą Państwo wiedzieć dokładnie, aby zrozumieć, co się dzieje na rynkach, to indeks IFO z tego tygodnia, czyli AMY, czyli niemieckie nastroje przedsiębiorców i eksporterów, nastroje Amerykanów, które faktycznie wpływają na to, co się dzieje na rynkach, no i oczywiście polska sprzedaż, a więc praktycznie że biorąc, wszystkie informacje z wtorku są. Na absolutnie najważniejsze. O tych wszystkich informacjach na pewno dowiesz się z kolejnego odcinka DNA Rynków, które dokładnie za tydzień 31 marca 2014 roku na ten odcinek. Już teraz wszystkich serdecznie Państwa zapraszam.